Dzień dobry. Widzę bardzo duże poruszenie po moim wczorajszym nagraniu, w którym jasno wypowiedziałem się na temat środowego protestu, który organizowany jest w Warszawie, który organizowany jest i do którego namawiani są rolnicy, by wziąć udział i namawiani są głównie przez polityków i Prawa i Sprawiedliwości i działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych. I moje zdanie jest niezmienne od wczoraj, mimo wielu różnych zdań i opinii, z którymi też ja się zapoznałem i widzę ich całkiem sporo. Ale dlaczego moje zdanie takie jest? Więc od razu wam powiem. Uważam, że rolnicy zasługują na dużo więcej niż ten prosty, taki na pierwszy rzut oka czarno-biały opis rzeczywistości rysowany przez polityków PiS-u, czyli przez PiS, zasługują na więcej niż na PiS i na Konfederację. Ja nie mogę się z tym zgodzić, że takie postrzeganie świata cokolwiek zmieni i rozwiąże nasze problemy. Ja mówię jasno, dzisiaj nie możemy bać się pójścia do przodu, bać się modernizacji, czy bać się zmian na lepsze. Oczywiście, można mówić, że wszystko trzeba odrzucać, że z niczym nie można się godzić i cały świat należy negować, krytykować, udawać, że go po prostu nie ma. Ale zobaczcie, jak skończyli górnicy, co stało się w Polsce z górnictwem. To właśnie Prawo i Sprawiedliwość rysowało dla górników taki świat, gdzie nie trzeba patrzeć na zmiany, gdzie ciągle było patrzenie na to, że trzeba wszystko krytykować, wszystko negować, udawać, że nie widzi się licznych zagrożeń. I właśnie w taki sposób prowadzeni górnicy przez kolejne, przez polityków PiS-u skończyli tak, jak skończyli. Górnictwo jest w odwrocie. Jeżeli ktoś chce, żeby rolnictwo w Polsce spotkało to samo, co spotkało górników, czyli totalne zaoranie, możemy rysować jakiś swój alternatywny świat, w którym nie widzimy i nie dostrzegamy zmian, które na co dzień są. Ale dlaczego moja opinia jeszcze taka jest? Bo dzisiaj widzę to wszystko też od drugiej strony dużo lepiej. I na samym początku obiecałem wam, że nigdy nie będę okłamywał, szczególnie w tak trudnych sytuacjach, nie będę ukrywał wam prawdy. A dzisiaj widzę też, jak ci, którzy podszywają się pod takich organizatorów protestów, w jaki sposób się odzywają chociażby do poszczególnych ministrów, czy chcą załatwić w międzyczasie swoje partykularne, prywatne interesiki. Ja nigdy nie będę wam mówił, że takich rzeczy nie ma, albo będę udawał, że czegoś nie widzę. Widzę bardzo duże poruszenie rolników w Polsce. Widzę sprzeciwienie się temu szaleństwu, które chciałoby rolnictwo też zepchnąć do końca. Ale widzę też rząd, który jest otwarty na rozmowy, który mówi jasno, nie będziemy was okłamywać, sytuacja nie jest prosta, sytuacja wymaga też współpracy, wspólnych rozwiązań, wspólnego zaciśnięcia zębów, a nie tylko i wyłącznie mówienia, że będzie dobrze, będzie fajnie, dosypiemy kasy i każdy będzie zadowolony. I jest rząd, który mówi jasno, musimy tą sytuację rozwiązać i przejść do działań, a nie rysować takiej rzeczywistości, w której nie wiadomo, co ma być. Ważne, żeby każdy był zadowolony z przekazu. Nie, tak nie jest. Dlatego, kiedy widzę te działania podjęte już dzisiaj przez cały rząd, przez premiera, przez ministra rolnictwa, które prowadzą też w formie dialogu do rozwiązania tych spraw, to wiem, że idziemy w dobrym kierunku. I ja tylko tak będę grzecznie apelował do wszystkich, nie dajcie się zrobić w tych, którzy zbudują taki płaszczyk, na którym przykryją się osoby widzące tylko i wyłącznie swoje interesy, widzące tylko swoje ja, niechcący załatwić spraw wspólnych, a wąski swój interes, więc budowanie takiego płaszcza poprzez ten bunt rolniczy według mnie to nie przyniesie odpowiednich efektów. I czy ktoś to zdanie popiera, czy nie popiera, jest takie coś, że prawda jest po prostu
prawda jest po prostu prawdą. Jeżeli chcemy zakłamywać rzeczywistość, możemy to robić. Możemy wtedy udawać, że wszyscy będą zadowoleni, bo będziemy się podobać jeszcze większej ilości społeczeństwa, bo dzisiaj łatwo jest nawoływać do protestów, nawoływać do buntu przeciwko rządowi, bo ten protest ma już jasne przesłanki antyrządowe, ale widzimy też, że ci, którzy nawet go organizują dzisiaj, starają się szukać rozmowy i dialogu i wiedzą, że na ulicy można te problemy nagłośnić, można je pokazać, ale wtedy trzeba przejść do odpowiednich też działań. To, do czego my już dzisiaj też przechodzimy. Jeżeli ja widzę takie liczne prowokacje czy zaczepki, uwierzcie, nie będę też na to zwracał uwagi. Jeżeli ktoś chce kogoś buntować i prowokować, to myślę, że najlepszym prowokatorem tej całej sytuacji to właśnie są politycy, którzy tą sytuację wykorzystują, a ja jeszcze raz powiem, rolnicy, zasługujecie na więcej niż na PiS i na więcej niż na Konfederację. Świat musi być przez nas wszystkich rozumiany i musimy widzieć liczne zagrożenia, które płyną z tego prostego, czarno-białego postrzegania, które też zakrywa inne kolory, które są w tej chwili bardzo, bardzo istotne.